każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w hodowli, którą na naszym kanale już mieliście okazję oglądać, a mianowicie u Piotra i Moniki Bogdan z oddziału Gorlice. Witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło. Dziś z nami tylko Piotrek. Bo Monika na urlopie. Monika jest na urlopie, pojechała odpocząć po sezonie. Zmęczona ciężkim sezonem i długim sezonem, więc wyczerpującym psychicznie przede wszystkim. Dokładnie, może właśnie od sezonu tego sobie zaczniemy. Pokrótce omówimy tak sezon Gołębi Dorosłych, jaki był ogólnie dla waszego oddziału, dla was, i później omówimy sezon młodych. Generalnie miły akcent na koniec sezonu, bo ostatni lot młodych wygraliście, więc zima fajna. Powiem tak, sezon lotowy Gołębi Starszych nie był łatwy. Trudno jest, można powiedzieć, do tego wracać jakoś z dobrymi myślami, bo większość tych lotów to były loty z wiatrem i przepchane te gołębie gdzieś na południe całkowicie. Te gołębie nie przylatywały z kierunku. A co za tym idzie, jak nie wracają z tego kierunku, z którego byśmy sobie to życzyli albo powinny przylatywać, to nie ma powtarzania konkursów i to jest duży problem w celu później uzyskania jakiegoś dobrego wyniku w kategorii czy ogólnego wyniku. Ale generalnie sezon nie był zły, nie było aż tak dużo strat, mogę powiedzieć, na lotach gołębi dorosłych. Rocznych gołębi zgubiliśmy około 17 sztuk i tylko 4 stare, a z tych 4 starych samica wróciła przed półtorej tygodnia i teraz jest w takiej fazie pierzenia, że jeszcze nie widziałem w życiu goła. Tak. Zobaczyła, w jakim stanie jest reszta tego gołębiku. Chce się szybko dopasować do tych gołębi. I to wszystko, mówię, jakoś tak pozytywnie wszystko jakoś, można powiedzieć, zakończyło, jeśli chodzi o loty gołębi starych, bo wynik może nie jest w 100% usatysfakcjonujący, ale nie można narzekać. Chwali się to, co się ma. Inni mieli gorzej i też byli zadowoleni. Jak się nie ma, co się chce, to się chwali, co się ma. O, tak to po prostu ujmę. W kategorii A i w kategorii B jesteśmy gdzieś tam w okręgu na listach, także nie jest źle, tam nie muszę dokładnych miejsc wymieniać, bo to nie są na pudle, więc, ale każdy może zobaczyć. Gdzieś tam widniejemy, natomiast loty gołębi młodych specyficznie niełatwe były, można powiedzieć, od pierwszego lotu. Były dziwne loty, wiele hodowli tutaj w naszym oddziale miało bardzo dużo strat. My również z pierwszego lotu, lotując z dwoma drużynami, mieliśmy 23 ubytki po pierwszym locie, ale te gołębie w miarę jak przychodziły kolejne loty, gdzieś się zbierały, nie wiadomo skąd, ale dochodziły te gołębie i brakowało po pierwszym locie, chyba na czwartym locie, 16 sztuk z tych 23, także coś tam doszło, a ogólnie po lotach gołębi młodych brakuje 23 sztuki, to mogę też oficjalnie powiedzieć. Z 13 miejsca udało się zaliczyć pudło, trzecie miejsce, także nie było,
nie było aż tak bardzo smutno, ale gra się na tyle, na ile konkurencja pozwala i warunki przede wszystkim pogodowe. Nie jest źle, ja jesteśmy zadowoleni. Ale szczególnie ten ostatni lot też fajnie wyszedł na młode. Myślę, że gołębie były zdrowe, pokazały swoją klasę, więcej nie trzeba nic wiele tu tłumaczyć. Wcześniej bywały takie lata, gdzie bywało podobnie i to prawie z każdego jednego roku, ale ja mówię zawsze, że każdy lot jest inny, każdy rok jest inny, każdy sezon jest inny i tutaj na tym naszym podgórskim terenie, jak nadmieniłem chyba w obydwu wcześniejszych naszych relacjach, główną rolę odgrywa wiatr. Nawet odrobina tego wiatru gdzieś tam z północy, to nasze gołębie lądują na południu, a problem mamy tego typu, że gołębie lecą wąwozami, korytarzami, ten gołąb nie może przelecieć z wąwozu do wąwozu, tylko musi lecieć docelowo do końca tego wąwozu i nawet się wracać później, bo takie sytuacje też niektórzy widują i tak to po prostu wygląda i trzeba się godzić z tym, co jest. Wstajemy rano, widzimy kierunek wiatru, wiemy jaki lot, karty są rozdane. Dokładnie i teraz sobie przejdziemy zgrabnie już, jak omówiliśmy sezon, do tego, co się dzieje po sezonie u Was w hodowli, zaczynając od tego, że teraz jesteś na miejscu. A to tylko tak króciutko. Tak, do jutra, ale na pewno pewne rzeczy zdążyłeś przez ten czas wykonać. Czy ja powiem szczerze tak, ja nic wiele nie muszę tutaj wykonywać, bo ja mogę tylko zobaczyć, czy to jest robione w tak, jak było zaplanowane. Kontrolować w zasadzie nie muszę niczego, bo Monika robi to tak, jak kiedyś ją nauczyłem i tylko można powiedzieć, że chyba sama ulepsza w wielu tematach, bo niektóre rzeczy to nawet mnie ciężko było podjąć co do pewnych rzeczy. Jakąś decyzję ona to robi tak, żeby to wszystko funkcjonowało. Gołębie po sezonie lotowym daliśmy gołębiom lotowym znieść raz jajka. Oczywiście nie wysiedziały tych jajek do końca, bo zostały zamienione na plastiki. I jak upływał czas, czyli dochodziło do momentu, jakby miały się kluć te gołębie młode już, zostały te gołębie rozdzielone, zabrane te jajka plastikowe, gołębie młode, gołębie stare zostały rozdzielone i myślę, że to też jest duży plus z jednej strony, bo tak, przed lotami dajemy tym gołębiom wychować gołębie młode, wiadomo, że zdania mogą być na ten temat podzielone, bo jedni mówią, że tak jest lepiej, czy tak jest lepiej. Ja tak stosuję, albo stosujemy to tak w naszej hodowli już od x czasu. Funkcjonuje to, chociaż z drugiej strony, jakby to na to też popatrzeć, to może długa rozłąka jest dla tych gołębi, ale te gołębie się szybciej spierzą, szybciej zrzucają pokrywę, szybciej później zrzucają lotki. My mamy gołębie już na obecną chwilę, co rzadko, nie wiem czym to idzie, myślę, że może zima wcześniej zawita też tak. Po ostatniej lotce gołębie mają do zrzucenia, to jest o tej porze w październiku to jest niebywałe w zasadzie. Musisz chyba dobrze futrować. To futrujemy dobrze. Karmę, którą stosujemy teraz w czasie pierzenia, to karma, kumulacja wszystkich karm, które były na hodowli, to znaczy karma rozpłodowa, karma ta dwufazowa Rafała Pasonia, którą mogę powiedzieć, teraz mogę to oficjalnie też powiedzieć, że karma kapitalna. Zdała genialnie egzamin mojej hodowli, jesteśmy mega zadowoleni. Zaczęliśmy kiedyś od karmy zimowej i jedna jeszcze taka bardzo zasadnicza rzecz to przez pół tańsza jak inne zachodnie karmy, a jakościowo kapitalna. No, tyle można powiedzieć, bo zdania też na ten temat mogą być podzielone, bo różni hodowcy różne typy forują i tak dalej, ale ja jestem też zwolennikiem jakości, a skoro funkcjonowało wszystko i mówię, no fajnie się gołębie pierzą, czasami myślę, że nawet za mocno, za szybko, ale dobrze, że to zrobią wcześniej, bo nie wiadomo. Ja myślę, że to jest oznaka też tego, że zima przyjdzie szybciej. Tak mi się wydaje, bo na przełomie iluś tam lat jakieś doświadczenie. Nie jestem meteorologiem, ale tak mi się wydaje, że tak może być też. Może być szybsza zima. Natomiast mówisz, że karmy, wszystkie co zostały, czyli nie ma tak, że pierzeniowa tylko też... Nie, to karma pierzeniowa oczywiście została zakupiona, ale karma rozpłodowa. My nie używamy karm dietetycznych, wszystkie te karmy, które były energetyczna i oleiste, te drobne ziarna, wszystko jest to skumulowana. Karma najlepszej jakości, jaka może być, bo to jest prognoza, jak gołębie się wypierzą na jesień, prognostyk na przyszły rok. Jak się szybko i ładnie wypierzą, tak jest większa nadzieja na to, że będzie w miarę dobrze, a resztę jak będzie, to pokaże czas. Tak jest. A jeśli chodzi, Piotrek, o suplementację w tym okresie pierzenia, bo to też jest taki okres newralgiczny dla gołębi, no bo one potrzebują dużo energii, żeby
te pióra zbudować też? Ja myślę, że cały rok w zasadzie w gołębniku rozpłodowym i w gołębniku lotowym teraz po sezonie stosujemy i u młodych cały sezon to, co kiedyś tam reklamowałem, firmy BLT, Biolugekol. Uważam to za kapitalną rzecz. Gołębie są zdrowe, gołębie są czyste i jak są zdrowe i nie mają żadnych dolegliwości, uważam, że i pierzą się z dodatkiem karmy, pierzą się kapitalnie. Oprócz tego stosujemy gryty różne rodzaje, i począwszy od muszelek jakichś tam mielonych i tak dalej, to wszystko przywożę i tak z Holandii, czy mogę powiedzieć nawet skąd, z firmy miejscowość się nazywa Maseik, 9 km od mojego kolegi. To największa hurtownia w Belgii dla gołębi pocztowych, dla drobiu i tak dalej. Tam wszystkie preparaty dla koni, dla psów, dla kotów. To nie widziałem większej hurtowni, jak długo żyję, ale... A trochę widziałem i tam się zaopatrujemy w oryginalne rzeczy, bo tutaj ja nie mówię, że w Polsce są złe rzeczy, ale jak tam pracuję, mam bliski dostęp do tego, to przywożę to stamtąd. Nie, myślę, że może tam troszkę droższe są niektóre rzeczy, może wszystkie nawet, bo różnice cen polskie, a kapitałów zagranicznych trochę inne, ale jakoś na to się nie zwraca uwagi. Jak się kocha te nasze hobby, czy te nasze gołębie, to dla nich się zrobi wszystko. Dokładnie. Teraz, bo tak mówisz odnośnie tego pierzenia, że tych suplementów tak naprawdę mega dużo tam nie idzie. Stosujemy buraki ćwikłowe, to tak jak w sezonie, cały czas buraki ćwikłowe, sok z buraka ćwikłowego, stosujemy do buraków czosnek, cebulę, chrzan, to wszystko mieszamy. Powiem tak, na wiosnę jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, żeby nie ocyganić. Przez kolegę zaopatrzyliśmy się w niedźwiedzi czosnek. To jest zrobione przeze mnie, ta mikstura. I to stosujemy też dwa razy, czy trzy razy w tygodniu. Przeważnie dwa razy, bo to wszystko tak trzeba rozgraniczyć, żeby miało ręce i nogi. Te gołębie też nie mogą mieć samych tych suplementów w karmie, tylko też i czystą karmę. Raz czy dwa razy w tygodniu, ale myślę, że to bardzo dobrze pomaga. Działa dodatkowo, myślę, zdrowotnie dla gołębi, bo widać to przede wszystkim. Dużo pracy, żeby to wszystko przygotować, cały ten preparat, zestaw, jakoś poukładać to wszystko, żeby to wszystko funkcjonowało, ale funkcjonuje. No jak widać po temu, jak się gołębie pierzą, jak wyglądają, więc tak, nic dodać, nic ująć. Zaraz sobie na pewno jakieś gołębie zaprezentujemy, żeby właśnie pokazać, w jakiej one są fazie pierzenia i tak dalej. Dziś też poruszymy sobie temat związany z gołębnikami, bo często też hodowcy chcą, żeby gołębniki pokazywać, jak jest rozwiązana wentylacja. A ja myślę, że z tobą będę mógł porozmawiać na temat wielu innych kwestii związanych z gołębnikami. Można powiedzieć, że ten gołębnik, który stoi za nami, jest też według twoich... To jest mój projekt. Dokładnie. To jest mój projekt, a reszta to jest tylko złożenie tych części przez hodowców, którzy to wykonywali, więc... Dokładnie. No i dlatego też myślę, że to jest dobry moment, żeby na temat gołębników sobie porozmawiać. Gdybyś ty miał tak określić takie podstawowe założenia, kiedy planowałeś budowę gołębnika? Najpierw to były marzenia, powiem tak. Zaczynamy od marzeń, bo wyjeżdżając do pracy do Niemiec kiedyś, jak spotkałem na swojej drodze hodowców, hodowle różne, miałem możliwość, gdzie mnie ci moi już znajomi zabierali do tych hodowli, gdzie miałem możliwość zobaczyć nie tylko gołębie, ale jak te gołębniki wyglądają. Różnego rodzaju te gołębniki były i z płaskim dachem, i z jednospadowym dachem, i z takim typem dachu, jak ja tutaj mam na swoich gołębnikach, ale wiele razy spotykałem, będąc gdzieś tam w odwiedzinach, czy gdzieś mnie ktoś zabrał po to, żeby zobaczyć hodowlę, to jakoś bardzo byłem zainspirowany właśnie tego typu dachem i pewnego razu pytałem w hodowli Van Open Leuten, bo mieli taką, bo u tej hodowli bywałem często, dlaczego taki typ dachu preferowali, a oni mówią, że to głównie chodzi o cyrkulację powietrza i schematów do tego typu dachu jest dużo. Oni mieli tam regulowane powietrze w środku, ja tutaj na swoim tutaj górskim terenie, gdzie jest tą
bardzo mocne wiatry. Ja mam to wszystko otwarte. Pokazywaliśmy, ale pokażemy dzisiaj jeszcze raz. Pokażemy jeszcze raz, jak to wygląda, żeby nikt nie myślał, że na sucho gadamy. Bo chcemy potwierdzić to, że tak jest. I uważam ten typ gołębnika z otwartymi... z otwartą górną częścią, czyli sufitu, w pewnym sensie tylko, no bo naprzód i tył ma zakryty. Tutaj na naszym terenie się to sprawdziło. Czy to się sprawdza gdzieś tam, czy ktoś ma na innym terenie? Myślę, że nie, bo tylko myślę, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie widziałem tu. Po Polsce bardzo mało jeżdżę po zachodnich hodowlach, więc część tam mają otwarte, część mają kontrolowane te zasuwy, więc... Ale generalnie jak tworzyłeś jakby projekt swojego gołębnika, to brałeś pod uwagę właśnie też warunki atmosferyczne, rozumiem. Znaczy głównie zawsze na którą rzecz byłem uczulany na zachodnich gołębnikach, to na ilość pyłu na gołębnikach, bo gołębie niestety tego pyłu bardzo dużo wydzielają i to wszystko jest też uzależnione od karmienia, czym się karmi te gołębie, bo taka jest naprawdę tego wszystkiego struktura. I tutaj wiemy, że mamy dużo, dużo mocnych wiatrów, więc postanowiłem spróbować ten gołębnik. Pierwsza część, która powstała, to były młode. I te młode, będąc tutaj 2 miesiące, po 2 miesiącach widzieliśmy, że tu niewiele pyłu na tych gołębnikach jest. Zresztą ja tutaj nad tymi kratownicami, to po 6 latach pierwszy raz sprzątałem. Znaczy, siostra moja sprzątała, to był tylko centymetr, 1 centymetr pyłu na górze, nic więcej, wszystko jest wyciągane. Na prawo i na lewo, bo mamy otwarty gołębnik z przodu, z tyłu. I będąc tutaj nieraz na gołębnikach, przy mocnych wiatrach, a ten kolega zawsze z papierosem mi tu wchodzi, także wiemy, co się dzieje. I ten dym fajnie jest wyciągany do góry, na obydwie strony jest wyciągany. Jak wieje z zachodu, to jest przepychany na wschód. Jak wieje od wschodu, przepychany na zachód. Ale nigdy to się nie cofa do środka. Dodatkowo jeszcze są okna tutaj otwierane, jak widać, o to tutaj. To głównie na czas gorących dni, czyli upału w lecie, bo to jest też istotna sprawa. To taki wymuszony przeciąg, ale ten przeciąg nie jest wymuszony dołem, tylko ten przeciąg jest wymuszony do góry, żeby to, ta cyrkulacja powietrza odbywała się do góry. I tak to funkcjonuje. Czyli generalnie powietrze, które wpada tutaj, to jedynie przez te okna, jeśli chodzi dołem? Jeśli chodzi dołem, jeżeli są otwarte, bo jak mamy tutaj duże wiatry, na przykład bardzo mocne wiatry z zachodu, to my to zamykamy. Całkowicie zamknięte są, bo czuć podmuch powietrza, ten, który się dostaje tu pod dachem, on wpada na gołębnik i z tamtej strony jest wypychany. To jak stonie ktoś z boku gołębnika, to widać, jak pył wylatuje z tego gołębnika. No to także myślę, że świadczy to o dobrej rzeczy, bo tak jak powiedziałem, no po 6 latach centymetr pyłu było na górze. Oczywiście tam jest niewiele możliwości, żeby ten pył gdzieś tam się leżał, bo tam jest tylko deski trochę z tyłu i deski trochę z przodu, a reszta kratownica. Ale nawet na tych kratach, które wystają poza obręb gołębnika, czyli na podbitce, nie, no to teraz, jak mówię, nie było 4 lata sprzątane, a my staramy się wszystko odkurzać. Ja jestem zwolennikiem czystości. No właśnie. Także Piotrek, teraz wstaniemy i przejdziemy się po gołębniku po kolei, bo będzie nam łatwiej to omówić. Wtedy. Dokładnie, wtedy pokażemy wszystko, jak to funkcjonuje. Także Piotrek, teraz już przed gołębnikiem. Oczywiście tutaj jest gołębnik rozpłodowy. Tak. Mamy woliery obszerne. Jak widać, gołębie lubią z nich korzystać. No, bardzo lubią, bo to jest południowo-zachodnia strona i tak do samego wieczora czasami to ciemno jest i siedzą dalej. No także ktoś by powiedział, że z zachodniej strony, ale to tak nie jest centralnie na zachód, bo zachód mamy tam bardziej. Południowo-zachodnia, jak tylko słoneczko się pokaże z tej strony, to tu kąpiel słoneczna, kąpiel wodna, jak trzeba, wszystko. A jaką rolę przy rozpłodzie odgrywają woliery, no to chyba... To jest, myślę, że... mega udogodnienie przede wszystkim dla hodowli i duży luksus dla gołębi, bo te młode gołębie, te stare gołębie zużywają masę energii na to, żeby te młode gołębie wyhodować, a tutaj zażywają odnowy biologicznej, jakby to nazwać. To... Tak zwane spa. Tak zwane spa na zewnątrz, zgadza się. I myślę, że mega służy to. Każda jedna, ja zresztą będąc gdziekolwiek na zachodzie, przy wszystkich gołębnikach są duże woliery. Jeżeli ich nie ma z przodu, to są z tyłu. Nieraz jest człowiek zaskoczony, bo mówi tak, nie ma wolier. A kolega mówi, nie, są woliery na całym ciągu. Bo oni mają te gołębniki tak generalnie poobracane w większości, tam gdzie byłem, bo nie wszędzie tak jest, ale w tych dobrych hodowlach, gdzie byłem, tak mają obrócone, żeby te woliery były na południowy zachód, tam, gdzie najdłużej słońce operuje. To jest podstawowa sprawa, bo
mając woliery na wschodzie, no to słonko jest tylko do południa, później te gołębie są w cieniu. Oczywiście ma to też swoje plusy, bo jak w lecie są duże temperatury, no to gołębie też uciekają z mocnych promieni słonecznych do cienia. Chociaż nie wszystkie. Ja tutaj wiem, że są takie, które uważam jak w saunie siedzą. Ale generalnie woliera ma też takie plusy, że no jednak ten gołąb no, ma okazję, żeby się zastać, być takim mało witalnym, powiedzmy, a jednak tej witalności trochę nie. Ruchu i tak dalej mu tutaj nie zaszkodzi. Ja uważam, że woliery są właśnie, obszerne woliery, są dużym plusem dla tych gołębi, które nie widzą pola, bo tak to po prostu jest. Mają możliwość tutaj sobie, może niewiele, bo są tacy, którzy mają jeszcze większe woliery jak ja, ale mają możliwość chociaż krótkiego podlotu, ale mają. I to jest też istotna sprawa dla skrzydeł, dla lepszego samopoczucia i dla lepszego krążenia. My dla lepszego krążenia musimy coś rąbnąć, a gołębie potrzebują tylko podlecieć. Także przechodzimy sobie dalej. Tu akurat siedzą sobie samice rozpłodowe. Samice rozpłodowe siedzą. Tyle ich mamy. To jest... Ja ich naliczyłem 29, także... A jutro jednej mniej, jutro będzie jedna mniej, bo będzie oddana, była na pożyczce przez cały sezon, więc tak. 28 i tyle zostaje, bo coś tam w rezerwie musi być, 24 pary. W gołębniku rozpłodowym to wszystko w naszej hodowli. Nie jesteśmy zwolennikami ilości, tylko jakości, którą trudno wychować. Albo wyhodować. Dokładnie. Kolejny punkt, na którym się zaczepimy. Może omówimy sobie dach, bo przejdziemy też z drugiej strony gołębnika, żeby pokazać, jak to wygląda. Jeśli chodzi o dach, mówiłeś właśnie, że takie rozwiązanie zobaczyłeś w hodowli Van Oppen-Leuten. Bo no, oni mieli jeszcze to fajniej rozwiązane, bo tą pierwszą część tutaj, jak te dwie raje dachówek, które tutaj są, do tej czwartej, to mieli wszystko poliwęglan. Poliwęglan się bardzo szybko nagrzewa i wolno oddaje ciepło. I w początkowej fazie lotowania, powiedzmy na wiosnę, gdzie są jeszcze niskie temperatury, to odgrywa kapitalną rolę dla formy gołębia. No, taka jest procedura tego i to jest już udowodnione, że tak jest, bo gołąb rozwija swoją formę w miarę tego, jak robi się im cieplej, tym gołąb łatwiej dochodzi do swojej dyspozycji. O, tak jakby to po prostu ująć. Dokładnie. Tutaj odnośnie dachu jeszcze na całej długości przez środek, no można powiedzieć, że są świetliki. Zrobione to ze względu na to, żeby nie było ciemno, bo tak to jest zrobione. Szczególnie chodzi głównie o pory jesienno-zimowe i wiosenna, gdzie w dużej mierze jest wiele dni, gdzie są, nie ma słonka, jest zachmurzenie pełne i tak dalej. A z drugiej strony to mówię, no chodzi o to, że one też mają te dachówki pod, nie są, jakby to powiedzieć, dokładnie jedna do drugiej uszczelnione. Widać dziury pomiędzy tymi dachówkami, bo to się nigdy nie dopasuje. I to jest tak jakby dodatkowa wentylacja. To widać to tutaj najbardziej, tu, no, na każdej jednej widać, bo dachówka ceramiczna i dachówka plastikowa nigdy w 100% się nie pokryją, to takiej opcji nie ma. Tak jest, ale dodatkowo poza świetnikami w dachu są jeszcze... Dachówki wentylacyjne, takie to wchodzi... Nie wiem na ile, w jakim stopniu to funkcjonuje. Myślę, że swój cel to ma też, jakby to powiedzieć, bo mamy dużo wiatrów zachodnich i to staraliśmy się, żeby nie tylko były podmuchy, bo różnie jest, jak jest wiatr bardzo mocny. Spróbowaliśmy, żeby te dachówki były założone, żeby chodziło o to, żeby przepychało to powietrze. Nie wiem, czy to funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, bo jest duży ten plastik, a samo wejście tego wejścia na powietrze, są wloty na powietrze, o tak to fachowo można nazwać, są małe, ale generalnie współdziała to i tak z tym, co tutaj mamy od dołu, bo to tutaj mamy otwarte, wszystko można zobaczyć na całej długości, to są wloty naszego powietrza. Tak jest, tu przez całą długość jest, wiadomo, siatka wszystko dla zabezpieczenia. I wszystko otwarte. I całe powietrze wpada tędy. Generalnie założenie jest takie, że wentylacja odbywa się dachem, górą gołębnika, bo z dołu
No dużo powietrza tutaj tobie nie wpada dołem. Wpada jedynie tutaj, jak są otwarte okna i jak są otwarte wyloty w lecie, no jeżeli jest gorąco, to wszystko. Ale to jest, tak jak powiedziałem, zrobione tylko po to, albo otwiera się po to, żeby uruchomić dodatkową cyrkulację powietrza, taki lekki przeciąg, żeby nie było za gorąco, bo jak wiemy, dachówka ceramiczna się nagrzewa podczas upałów niesamowicie. Tak jest. Teraz cofniemy się, przejdziemy z tyłu gołębnika, bo właśnie z tyłu też musimy wytłumaczyć, jak funkcjonuje wentylacja. Także Piotrek, prowadź. Prowadzę. Tu widać bardziej wyraźnie, jak to wygląda, bo ta połać dachowa jest trochę dłuższa niż przednia i widać, jak to wszystko jest otwarte. Tu nigdy nie było, ten gołębnik do tamtego gołębnika stoi tutaj od 2012 roku. W ogóle prawie ani piór, ani tych resztek pyłu na siatce, praktycznie tego nie ma. To wiatr tutaj wszystko wyciąga, wydmuchuje, bo tutaj, no jak przyjdzie taka pora zimowa, to daje niesamowicie z każdej strony, więc dlatego to jest w miarę czyste. I tak jak powiedziałem, tam nad kratownicami to tylko gdzie jest deska z przodu, z tyłu, tam coś się może znajdować delikatnie, a generalnie nie ma nic, bo jest wszystko powyciągane przez wiatr i tak to jest od X czasu. Kiedyś się martwiliśmy, że to może być za dużo tego powietrza na tych gołębnikach i to może być też niezdrowe, ale skoro gołębie dobrze latają, są zdrowe, to znaczy, że dobrze się czują, dobry klimat mają i reszta chyba idzie ku dobremu, no bo nie wiem, czy ciężko jest też inaczej to wszystko sobie tłumaczyć. Pierwszoplanową rzeczą jest zdrowie gołębi. Jeżeli są zdrowe, bo jak mają gołębniki, przeciągi, inne rzeczy, to gołębie mają katar, odstające uszy wiecznie i tak dalej. To wszystko widać. Tego tutaj nie ma. Tak jest. Piotrek, teraz pytanie, bo z tej strony na dachu nie ma tych tej dachówki wentylacyjnej. Nie ma żadnej dachówki wentylacyjnej. Mogę powiedzieć, tak jak powiedziałem Ci przed, że tutaj są... Włożyliśmy na próbę dwa kominki wentylacyjne, ale tutaj przy tym układzie i gołębnika, i tego, jakie mamy wiatry, to w ogóle nie funkcjonuje. Nic, kompletnie. Zatkaliśmy, bo to się wydaje, że to niczemu to nie służy. Kompletnie. Nie widać ani wyciągania tego, bo nieraz się obserwował, jak żeśmy... Ja to zastosowałem na próbę, a nie chce mi się łazić już po dachu i ściągać. Teraz idziemy znowu przed gołębnik. Bo to nie funkcjonuje, uważam, także to wiesz. Piotrek, teraz kolejna kwestia, bo u Ciebie akurat... Podłoga jest na ruszcie, ale ona ma pod spodem pełną podłogę, gdzie ruszt wyjmujesz, sprzątasz. Ja powiem tak, te gołębniki są wszystko na palisadzie, jak widać. Mamy różnicę poziomu terenu, dlatego tak to wygląda, że tutaj jest niżej, wyżej. Ale spód tego, całkowity spód tego gołębnika, to jest, nie ma jak tego tam pokażemy na samym końcu, bo jest najwyżej. Spód tego gołębnika to jest sklejka podestowa A20, to jest dużo i... Całkowicie spód odizolowany od ziemi jest twardym styropianem, styrodurem tak zwanym, 8 cm, po to, żeby w warunkach zimowych chronić przenikanie zimna, bo obojętnie czy to będzie deska, czy to będzie płyta innego rodzaju, przenikanie, największe przenikanie zimna jest zawsze od dołu i to chodzi o to, żeby nie było takiego bezpośredniego starcia z zimnem dla tych gołębi, co ma też duży plus, myślę, bo odchody, oczywiście tam pod kratownicą na tej płycie, na wierzchniej warstwie jest piasek, nigdy nam odchody nie zamarzają tutaj w gołębniku od spodu, mimo tego, że nieraz mróz może być, na taśmach zamarzną odchody, a na spodzie tam nie zamarzną w ogóle odchody. One są oczywiście tak jakby, jak ja to nazywam, przypieczone zimnem, ale nie zamarznięte i łatwo się to po prostu sprząta, a sprzątamy często i myślę, że to ma... Dobra rzecz, o tyle mogę dać. Tak jest, czyli generalnie chodzi o to, żeby tam nie było wilgoci. Bo gdyby ta wilgoć była, no to wiadomo... To są gołębniki ogrodowe. Wiadomo, że jak przechodzi nam lato w jesień, jeszcze wilgotną jesień i później jesień w zimę, to ogrodowe gołębniki mają to do siebie, że tak czy inaczej są wilgotne. I to samo dotyczy wiosny, ale te gołębniki przez to, że mają taką wentylację tutaj u góry, wystarczy jeden dzień ciepła albo jeden dzień suchej pogody i one czuć, jak te gołębniki się robią momentalnie suche. Inny klimat w tym gołębniku. Tak to wygląda. No, na ścianach bocznych w gołębniku, bo tak ogólnie ściana gołębnika ma 12 cm. Takie belki są w tym, to nie widać tego, ale jakbym to mógł zaznaczyć, pokazać, to tak 12 cm.
Z zewnątrz jest ta płyta podestowa, tak samo, a wewnątrz jest sklejka. W środku mamy pustą przestrzeń, tam nie mamy nic. To jest dodatkowa izolacja termiczna. Kiedyś się człowiek zastanawiał, żeby tam może wełnę włożyć albo styropian, ale ze względu na to, że może się gdzieś tam jakiś gryzoń kiedyś zapatoczyć, to byłoby to poważnym problemem, bo ciężko jest później usunąć z takiej rzeczy, a zresztą to, co by było tam włożone, zostałoby zniszczone. Tak to wygląda, bo widziałem już nie jeden raz. Ale mamy tak zrobione i takie grubości tych materiałów są, że mysza nie jest się w stanie tam dostać. Oczywiście pewnie jakby była na gołębniku może dłużej, to w sklejce wewnątrz by wygryzła dziurę, żeby się tam dostać. Ale my tu będąc szczerzy, od 2012 roku, w tamtym roku pokazała się raz jedna, bo wychodziła, miała taki tutaj pod wolierą drewniany kołek, bo tak brat zabrał drut zbrojeniowy, bo to drutem był zbrojeniowym, po metalu mysza nie pójdzie, a po drewnie poszła. Ale od razu została ta mysza unicestwiona tutaj. Także ja jestem... takich problemów? Nie, ja jestem strasznie negatywnie do tego ustawiony, bo mysza to zaraza na gołębniku. Mysza się napije, mysza roznosi wszelkiego rodzaju zarazki i te zarazki się przetwarzają na choroby, o których się nawet wielu hodowcom po prostu... Nawet nie śniło, że takie choroby istnieją, bo ja mówię, przez cały rok dostaję wiele telefonów z różnymi pytaniami. Moje nieraz pierwsze pytanie jest, czy są myszy na gołębniku, a ludzie różnie odpowiadają. Ci, którzy chcą powiedzieć szczerze i prawdę, to mówią, że są. Jak są myszy na gołębniku, nigdy ten gołębnik nie będzie zdrowy. Nie ma mowy. Po pierwsze, primorze roznoszą, wiadomo, to, co powiedziałem przed chwilą, a po drugie, one całą noc harcują, to gołębie nie śpią. No, to jest istotna też sprawa. To tak jest wszędzie. Także teraz, Piotrek, pójdziemy sobie tam do końca gołębnika, żeby właśnie jeszcze trochę wytłumaczyć, jeśli chodzi... Pokazać, jak jest to w praktyce, jak to jest zrobione, bo to jest, myślę, tu w naszym terenie, zimnym terenie, bo wszyscy wiedzą, że górskie tereny czy podgórskie to są znacznie, przeważnie zimniejsze jak środkowa, północna Polska. Nie licząc wschodniej, bo tam jeszcze zimniej jak u nas. ale to zrobione dlatego, żeby nie było bezpośredniego parcia zimna na podłogę gołębi. Tak jak powiedziałem, odchody nam tutaj nie zamarzają, bo raz, że leżą na piasku, a dwa są tylko tak, można powiedzieć, trochę zmięte, jeżeli jest bardzo duży mróz, ale nie zamarznięte. Mamy nawet tak, że w tych gołębnikach, jak jest 4-5-stopniowy mróz przez kilka dni, to nam woda tu nie zamarza na tych gołębnikach i wydawałoby się, że jest otwarte tu u góry, ale nie mówię, 4-5 stopni, jak będzie więcej, to po dwóch dniach mamy zamarzniętą, bo się to wszystko szybciej wyziębia, nie? Tak jest, tutaj mamy gołębie. Tutaj mamy gołębie samice lotowe, tu mamy gołębnik wdowców, tam też to jest jeden gołębnik wdowców, tu siedzą wdowy. Młode i stare, po sezonie młode przełożone. Tak, młode już też dołożone do starych, także drużyna... Widać, tu na nich najlepiej widać, jak są spierzone, bo tu jest i dużo młodych już, ale te stare samice mają pokrywy całkowicie popierzone, po jednym, niektóre po dwa piórka jeszcze mają do wypuszczenia, ale większość po jednym. Tak jest, także teraz, Piotrek, idziemy dalej. Tu już mamy gołębnik coraz wyżej. Tu jest coraz wyżej, to jest, można powiedzieć, tego tak bardzo nie widać, ale... Bo przykryte też jest ta listwa pierwsza tutaj tego sidingu, trochę schodzi niżej jak to wszystko. Ale między początkiem gołębnika a spodem gołębnika jest jakieś 1,5 metra. No właśnie. Tego nie widać, bo to mówię, to jest... Nie widać tylko dlatego, bo jest... Tam jest nasypane pod gołębnikami, wszędzie mam kamień wysypany, mam sucho, nie mam żadnej ziemi, nie mam niczego, tam nie ma prawa żaden gryzoń bytować, nie ma nic, kompletnie. No i teraz właśnie kolejne pytanie, bo masz wysypany kamień pod spodem. Klińca, tam jest 60 cm. Ja też dlatego chciałem podejść na koniec gołębnika, no bo jest wiele hodowli, które mają gołębnik na ruszcie i na dole jest jakby otwarta przestrzeń, także ten kał spada na sam dół. Często jest też tak, że no tam jest, załóżmy, wylewka betonu na dole dla ułatwienia sprzątania, załóżmy. Ale to tylko chyba ułatwia sprzątanie, bo poza tym mi się wydaje, że nie ma nic pozytywnego w tym, że na dolnej części, czyli na samym spodzie gołębnika jest beton. Beton, jak wiemy, jest zimną postacią, bo tak to trzeba nazwać, a i
nie ma nic dobrego. Beton większą część tego sezonu, gdzie są słoty, gdzie pada deszcz, gdzie jest zimno, trzyma potężną wilgoć. I ta wilgoć gdzieś się kiedyś musi też unosić. Gdzieś się unosić musi, unosić się do góry. Jak się unosi do góry, to automatycznie mamy, jak mamy otwarte gołębniki od dołu, to tej wilgoci jest masa na gołębnikach. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, jak przychodzi, myślę, suchy dzień, to szybko te gołębniki są też wysuszone, no bo tam jest wszystko otwarte. Wsparcie powietrza też jest od dołu, nie? Takie jest moje zdanie, ale generalnie... Ale ten beton jednak ciężko oddaje to. To nie jest tak, to nie jest, bo jeżeli będziemy mieli 2 tygodnie deszczów, to ten beton strasznie pije wodę. Tego nie widać gołym okiem, ale on pije tak jak gąbka. Tak to jest. I zanim on się później zrobi suchy, przede wszystkim potrzebuje dodatniej temperatury i dużej temperatury, żeby szybko to wilgoć emitować. A to nie jest takie proste, bo... Wiemy jak jest. Jeden dzień jest pogoda, w której mamy jaki taki plus. Oczywiście chodzi o te pory poza sezonem, czyli jesień, wiosna. I ciężko jest po prostu uzyskać taką normalną temperaturę. Chodzi też o klimat na gołębniku, bo jakby sobie można włożyć, jak to się nazywa, do pomiaru wilgoci ten taki specjalny aparat i wiemy wszystko, jak mamy na gołębniku. I te gołębniki, które są otwarte na dole, są najdłużej zawilgocone, bo tak jest. Takie jest moje zdanie. Tak dlatego, jest. Dlatego ja mam zatkane wszystko i jeszcze docieplone, żeby nie było tak źle. Dokładnie. I teraz doszliśmy sobie do... Idziemy całkiem do samego końca. Może jakoś to uchwycisz. Tutaj, nie wiem, z tej strony będzie chyba najprościej. Żeby to zobaczyć, bo to jest... O, tu będzie chyba można zobaczyć, jak to jest zrobione. Wszędzie jest styropian. Ten twardy styrodur niemiecki. Z Niemiec przywieziony. Niemiecki. Helmutowski. Czyli tu jest styropian. To jest twardy styropian. To nie jest zwykły styropian, bo normalnie zwykły styropian ciągnie też wilgoć. A to jest ten twardy styropian, ten styropian styrodur, tak się nazywa. Bo takie ma właściwości. To jest materiał, który się używa do cokołów i tak dalej. Przy docieplaniu domów czy fundamentów i tak dalej, więc... Tak jest. I teraz powiedziałeś, że na dole masz wysypany kamień. To jest, tutaj jest około 60 cm klinca na całej długości wysypane. Tu nawet może więcej. Nie wiem, ile tutaj tego weszło, ale weszło bardzo dużo. To jeszcze w miarę jak się rozwijały te gołębniki, to wtedy się to robiło. Później żeśmy dosypywali, bo to siadało. Ale uważam, że ten kliniec też trzyma sucho, bo bezpośredniego deszczu na to nie ma, na to, co tam jest. A jest wystarczająca grubość tego pokładu, który tutaj jest pod tym wysypane i szybko się to ta wilgoć z tego wszystkiego eliminuje. Tutaj natomiast włożyliśmy taki kamyczek kiedyś, bo chciałem, żeby to było takie, że to niby się zaklinuje, a to się w żaden sposób nie zaklinuje. Nie jest złe, ale musimy to w przyszłości zmienić, bo się źle chodzi w ciągu dnia. No tak. Jak trzeba przechodzić kilkanaście czy kilkadziesiąt razy czasem, to jest... Dla jednej osoby to jest dużo, a po tych kamykach te kamyki są, ruszają się cały czas, to nie jest takie łatwe. Dokładnie, także teraz wejdziemy do środka gołębnika. Możemy i tu. Może właśnie od tyłu tym razem sobie zaczniemy. Możemy i tutaj. Jak widać, albo zamontowałeś teraz, Piotrek, to jest, nową suszarkę do pojniku, albo jest, to mi się to wydaje. Nowy trend, to trend, który wymyśliła Monika. Trend, znaczy, też swoje pomysły dokładnie. Znaczy ja to byłem, można powiedzieć, takim, wizję miałem tego, a ona to tylko przełożyła na praktyce zastosowała i dobra rzecz. Bo mamy jedno, tutaj jeszcze będziemy mieć kiedyś, a no jeżeli nie powstanie tutaj jeszcze dodatkowa część, to będziemy mieć tutaj ten jeszcze. Ja ci powiem, van. Że tutaj akurat jeszcze tak. No Jezu, pasowałoby zamknąć tą Elkę. Pasowałoby i chyba potrzebna jest. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także wchodzimy generalnie do gołębnika mutku. Do gołębnika gołębi młodych. Jak mówiłeś, że lubicie czystość, to nie kłamałeś, bo jak widać wszystko wysprzątane. To zawsze tak. Staramy się raz na 2 miesiące, żeby miały wszystko wyodkurzone, umyte. Tak to robimy. Wciągam powoli w to córkę trochę. O, proszę. No i pomaga tacie, więc ojciec nie ma za wiele czasu, więc ona może ten trochę pomóż ojcu, żeby było lżej. Jak wiadomo, w każdej hodowli, która tam chce jakieś, mówię, prymy zdobywać, czy dobrze to prowadzić, to wiąże się to z dużym oddaniem czasu i z ciężką pracą, bo tak jest. To jest, ktoś myśli, ciężka, jaka ciężka praca.
Dać wody, poskrobać i do widzenia. To nie takie szybko, bo tu jest kratownica, ona jest około 40 cm położona nad tym. To trzeba wyodkurzać wszystko, wysprzątać, te pióra się gdzieś zbierają, no bo gołębie latają, to one po rogach się, ale już jest coraz mniej, bo zostało tylko tyle, ile widać. Tutaj tych gołąbków oczywiście poprzekładane są gołębie też z gołębnika rozpłodowego po rozpłodowych gołąbkach. Jest tu ich tam ze 40 chyba jeszcze. Tak jest, no ale właśnie to jest jakby funkcjonalność gołębnika można ocenić po tym, jak wejdzie się do niego i jak się w nim czuje. Jak widać, ani tutaj mocnego wiatru nie ma, chociaż dziś wieje dosyć, dosyć mocno. Wczoraj panuje taki fajny spokój. Dokładnie tak jest, ale widzimy na przykład, jeżeli coś gołębiom nie pasuje tutaj młodym, bo młode najbardziej wrażliwe są na to wszystko, to one wszystkie uciekają tu na tą stronę, bo tutaj, no tak jest. Czyli pod tą płytę. Pod tą płytę tu uciekają i tu siedzą, ale to jest rzadko. Musi być bardzo mocny zachodni wiatr, bo wtedy generalnie wchodzi to największe powietrze i ta siła wiatru tutaj najbardziej wtedy. I one tutaj siedzą. Nie uświadczysz albo tutaj na siodełka, na tej stronie nie uświadczysz gołębia. Generalnie nie na tym przodzie, gdzie w dachu jest siatka, a raczej w suficie. Dokładnie. W suficie jest siatka i tej siatki jest sporo, bo to jest praktycznie połowa gołębnika. To więcej mi się wydaje, może nie więcej, ale pewnie tyle samo, pół na pół podzielone, a podzielone tylko dlatego, żeby miały duży dostęp powietrza i światła, no bo my gołębi nie przyciemniamy młodych, więc lotujemy gołębie normalnie, naturalnie, metodą tradycyjną. Tak. Tak jak natura stworzyła. No tak, no ja tak to od samego początku preferujemy. Zresztą, żeby się bawić w takie rzeczy, no to trzeba oddać jeszcze więcej czasu, no a tego czasu po prostu nie ma. Dokładnie. No i tak jak mówiłeś, raczej pyłu tutaj nie ma. Nie uświadczymy. Zresztą... Nie, no to widać to, co jest tutaj, nie było sprzątane na tych górnych krawędziach, ile tego pyłu jest. Nie ma go praktycznie. O, tu będziesz widział. Tu jest troszkę więcej, znaczy więcej. Nie ma. To wszystko jest wyciągnięte. Jakbym to odkręcił tutaj, to mógłbym się założyć, że więcej jak centymetr nie ma. Na pewno nie. Szczególnie ja to widzę na przykładzie gołębi rozpłodowej, jak byliśmy pod wolierą, odnośnie właśnie nozdrzy tutaj, bielutkie praktycznie. No to, też jest i dodatni plus przez te rzeczy, które stosujemy. Zdrowe żywienie. Bo tak, ale generalnie gdybyś nawet stosował nie wiadomo jakie produkty, a gołębnik byłby niefunkcjonalny. To się zgadza. No to nie ma, zaraz nie. Byłoby leczenie i tak dalej. Nie, tutaj to rzadko kiedy. Ja nie jestem zwolennikiem leczenia. Czasami lubimy zapobiegać niż leczyć, ale to w sytuacjach ekstremalnych. Do takich się staramy nie dopuszczać gołębnika, bo inaczej się pracuje z gołębiami w gołębniku, jeżeli gołębie są zdrowe, nie ma żadnych powodów do tego, żeby się martwić, że coś się... Wiadomo, że mogą przynieść, bo to jest sytuacja z godziny na godzinę, czy jak gołębie latają szczególnie, czy z dnia na dzień może się zmienić. Zresztą klimat w gołębnikach tego typu ogrodowych uwarunkowany jest pogodą. Jest zimniej, jest inny, jest cieplej, jest inny, jest wilgotno, jest inny. No. I trzeba dostosować go do tego, żeby w każdym jakby momencie roku był odpowiedni. Dokładnie. Dlatego wszędzie jest, uważam, że to jest mega sprawą, dużo drzewa. Wszystko drzewo. Dużo, tak. Wszystko rzeczy, które chłoną. Żadnych, bo widziałem w różnych gołębnikach i panele, i niepalene. Najodpowiedniejszą formą do tego wszystkiego jest drzewo. Bo drzewo, nawet jak się je umyje, to ona za godzinę jest suchusieńkie. No tak to wygląda. Nie? No właśnie. Odnośnie zdrowia w gołębniku, no to może na przykładzie tu będzie widać, że chyba jest ok. Myślę, że nie powstydzę się, bo tak. Staramy się to utrzymać gołębie w takiej formie, żeby nie było żadnych przeciwwskazań do tego, że będzie inaczej. No, wiadomo, że jak się ktoś pojawi tam na gołębniku, to one czasami zestresują, ale generalnie to siłą rzeczy to tak jest czasem, ale generalnie nie, tu nie mamy problemów. Ja jestem zwolennikiem tego, że po to te taśmy generalnie też zainstalowane, że lepsza wizja tego wszystkiego z drugiej strony dla ułatwienia dla siostry, żeby miała mniej pracy, ale przez te taśmy, przez to widzimy, wchodzisz do gołębnika, widzisz, gdzie każdy gołąb dany siedzi, szczególnie stare, które mają już obrane swoje cele, widzisz, w jakiej formie dyspozycji jest swój gołąb, a głównym stwierdzeniem zdrowia twojego gołębia są odchody i to
Może się ktoś śmiać, że same odchody pewnie nie, ale generalnie jak są dobre odchody, to i gołąb jest zdrowy. No. To wiadomo, że też... Twarde zbite, bo odchody mogą być różne. To... No właśnie. Głównie o to mi chodzi przede wszystkim, bo to powinienem był nakreślić od razu, ale tak jest. No. I wchodzisz do gołębnika, widzisz odchody, wiesz w jakim stopniu zdrowia są twoje gołębie. Tak ja to oceniam cały czas i to samo... Większość hodowli, które mają moje dużo pojęcia na ten temat, to wiedzą, że innej drogi do tego nie ma. Nie ma. Tak jest. Także Piotrek, teraz przejdziemy sobie do dorosłych gołębi. Zostawimy mutki, nie będziemy ich stresować. I zaprezentujemy właśnie, jak w tym okresie wyglądają na piórach. I też jeszcze dokończymy sobie temat gołębnika, jeśli chodzi o wdowce. To idziemy. Zapraszam. Piotrek, teraz kolejna kwestia odnośnie gołębnika. Tutaj będziemy dobrze widzieć, jeśli chodzi o górę, czyli te szczyty. Każdy gołębnik jest oddzielony od siebie. Oddzielony jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie było hulania powietrza po całej górze. Każdy gołębnik jest różnej wielkości, znaczy chodzi o długości, różnych długości jest. I w każdym gołębniku jest inny klimat i nawet jeżeli by był... Można powiedzieć, jakiś wirus na gołębniku, bo też tak, który się przenosi, wiadomo, jak było to wszystko otwarte, to mamy zainfekowany cały gołębnik. Tak to wygląda, ale generalnie chodzi o to, że mamy te przody i tyły wyotwierane u tych gołębi i żeby nie było za dużej cyrkulacji powietrza, bo jak będzie za duża cyrkulacja powietrza, to te gołębie się będą też leczyły. To tak trzeba wszystko miarkować, żeby miało ręce i nogi. No. Ile głów, tyle myślenia, ale ja to też tam gdzieś nie powiem, że to wszystko jest moje, bo myślenie, bo większość tych rzeczy, które tutaj wdrożyłem, to wszystko jest przywiezione z zachodu i z hodowli, które praktykowały to lata, z hodowli, u których pewne rzeczy, pewne wnioski można powyciągać wchodząc do gołębnika, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Niby czuje się, stoimy tutaj i czujemy, jak parcie powietrza jest, bo tak jest. Delikatny, no jest jakiś tam nie za bardzo mocny, ale mocny ten wiatr już prawie i delikatnie czuć, że ten jest, jak przysunę to tutaj, to nie będziesz czuł tylko tutaj w tym pomieszczeniu. No właśnie. No bo tak jest i to po to jest to zrobione. W lecie jest, troszkę inaczej, no bo jak się zrobi gorąco, to wiadomo, dodatkową jakby powiedzieć, taką formą, gdzie wpływa powietrze, to jest okno i jeszcze uchylamy wyloty. Albo mamy takie tutaj, całkowicie rozsuwamy wyloty, mamy zakładane kratownice na wyloty. Tego też nigdy nie pokazywałem. O, tu one stoją i to się zakłada na cały zamknięty wylot i dodatkowe... I jeszcze wtedy powietrze wpada. Jeszcze dodatkowe powietrze wpada dla tych gołębi zamkniętych. Tak jest. Odnośnie jeszcze tego gołębnika wdowców. To jest rozpłodowego. Ale generalnie... rozmiarowo i tak dalej odnośnie wentylacji działa niepodobne. O widzisz, tutaj mamy to co powiedziałem, ten kominek, ale ten kominek jest zatkany u góry, on w ogóle nie funkcjonuje, bo tak. Ja tego nie. To był zrobiony na próbę, przywieziony, ja mówię, nie chce mi się wychodzić na dach. To była błędna próba. No tak, ale to jak nie spróbujesz, to całe życie będziesz ciekawy. To się nie przekonasz, dokładnie. Gołębnik rozpłodowy, w którym mamy 9 cel. Czasami... 9 cel jest, ale nie wszystkie czasem zasiedlane. Tak, ale generalnie no, są to spore cele. Ułatwia to po prostu parowanie, po pierwsze. A po drugie, ja robię tak, że w tym sezonie, jak jestem w domu na dłuższy okres czasu zimowym, to robię tak, że robię przedparowywanie i później jest krótka piłka tylko, jak ja to nazywam. Wpuszczamy samice, za 2-3 dni one siedzą już razem, 8 dni kładą jajka, 8-9 dni kładą jajka, czasami jest wyższa już na piąty nieraz, ale generalnie po to się to robi, żeby to szybciej szło i ułatwić sprawę. Zdarzają się młode osobniki również, które jak dostanie starszą samicę, to myślę, że to też zależy od charakteru gołębia, to tą samicę maltretuje niesamowicie. I był taki, pamiętam takiego samca kiedyś, który w żaden sposób się w celi nie chciał złączyć. Ale dostałem podpowiedź od kolegi z Holandii, żeby włożyć do takiej klatki, gdzie one się ledwie mieszczą obydwa te gołębie. Do takiego przedziału. Zostały na jedną noc, przełożyliśmy do gołębnika złączone w parę. Tak to wyglądało. Zagasi światło w celce i zamknie, to one na drugi dzień już są razem. Jak w kinie, światło gasi, już wszystko ginie. Dokładnie.
Piotrek, jeszcze pytanie odnośnie wlotu, bo my je prezentowaliśmy na poprzednim filmie z tamtej strony. Tak. Tutaj jak widać rozwiązanie takie, że... Tutaj, bo jesteśmy w gojemniku rozpłodowym, ale to generalnie tutaj zamykanie jest na motyle takie, że to można podnieść tutaj sobie, aha, zapiąć. A pokażemy to, możemy to pokazać na gołębniku u wdowców. U wdowców, myślę. Tam będzie, no ja go tu wpuszczę, później go tu złapiemy. Tam będzie bardziej widać, o co chodzi. Okej. Chociaż wszędzie mamy teraz na zimę, wiesz, tak pozabezpieczane, żeby nam wiatr tym nie hulał. Zakręcone wszędzie. Wszędzie mam zakręcone, ale u młodych pewnie bym pokazał, chociaż też Monika pewnie zakręciła wszędzie już, nie? Chodzi o to, że to możemy podnieść, całą tą pleksę. A te klawisze, które tu widzimy, antena, to jest wszystko od systemu TIPES. To podnosimy, to jest zrobione, pod antenę jest zrobiony ten system. Czyli to jest do tego. No to jest do tego systemu, te wyloty możemy całkowicie rozsunąć. To podnosimy do góry, zapinamy tutaj na kratownicy i automatycznie mamy ten wlot całkowicie wolny, bez niczego. Super sprawa, tak jak powiedziałem w poprzedniej relacji, że super sprawa przy oblocie gołębi młodych. No to jest wymarzona rzecz, bo jak mamy wyloty, gdzie one wychodzą dołem, górą zeskakują, to w początkowej fazie dla wielu gołębi młodych jest to dużym utrudnieniem. Nie mówię, że dla wszystkich, ale dla wielu jest dużym utrudnieniem. A jak to jest, mówię, rozsunięte, to nawet jak się ktoś tam wypuści w powietrze i gdzieś usiądzie na dachu pierwszy raz, to siłą rzeczy i tak do tego gołębnika bez hamulca ląduje tam na celach gdzieś i tak dalej. Miałem tutaj taką sytuację, bo mamy tutaj stąd około 300 metrów gniazdo bociana. I gołębie młode wychodzą na wylot, siedzi ich na wylot, na te wolierki, bo tu wolierka jest zaraz pod tym, na te wolierki. I w pewnym momencie za dachu wylatuje bocian. Te gołębie były pierwszy raz na polu. 80 sztuk, czy ile, już nie pamiętam. To parę razy się tak zdarzyło. I te gołębie wszystkie w powietrzu się znalazły. Nie? Ale miło było oglądać, jak one co jakiś czas prosto do gołębnika. Prosto jak z lotu, mówię. Tak się śmiałem. I na wieczór brakowało dwie sztuki. Rano jednej sztuki brakowało wtedy po tym całym zajściu. Ale generalnie, gdyby były inne wyloty, te gołębie by szukały tego po prostu wlotu. Przy pierwszych oblotach na pewno. No na 100% tak jest, bo tam mieliśmy na tych starych gołębnikach takie właśnie wyloty, gdzie one wylatywały spodem, wylatywały górą. I był poważny problem, jak nam nieraz jaszcząb w świeże młode uderzył, które były tam 2 czy 3 dni na dachu, to się zbierały cały tydzień. I połowa czasem tych gołębi przepadała, albo plątały się po dachu, przez kilka dni znikały, no albo jastrząb, albo kuna, albo inny drapieżnik. A to tutaj jest duże udogodnienie. Ja te wyloty, jak kiedyś pierwszy raz spotkałem tam na zachodzie w Niemczech, to ja mówię, te wyloty kiedyś chcę mieć, ale to człowieka nie było stać na te wyloty, no bo taki fakt, no. Dzisiaj można powiedzieć trochę inaczej to jest, bo Polska się bardzo dużo rozwinęła do przodu i już nie ma takich dyferencji płacowych i innych rzeczy, więc jak sobie ktoś zaplanuje, jest mega miłośnikiem tego wszystkiego, to i tak to zrealizuje. To takie fakty jest. Nasi są tacy, że odkładają w końcu. Jak się zawezmą, to muszą wszystko zrobić. No tak jest, to tak jak powiedziałeś. Dokładnie. Piotrek, mieliśmy już przygotowanego samca z rozpłodu do prezentacji, ale każdego jednego mogę tutaj. No właśnie, złapać. Ale jeszcze jeden temat, bo oczywiście cele w rozpłodzie wiadomo, że są trochę inne niż te na gołębniku lotowym, ale generalnie taka zasadnicza różnica. I ewentualnie odnośnie tych cel parę słów. Te cele są, jak powiem tak, no w sezonie jak zaczynamy sezon lęgowy, a zaczynamy go w jednakowym czasie dla gołębi rozpłodowych i lotowych z tego względu, żeby jak największą ilość uzyskać gołębi młodych z gołębnika rozpłodowego, to tak wygląda ta celka w momencie jak łączymy w pary samce i samice, a po sezonie lotowym wystarczy tylko ją podnieść do góry i automatycznie mamy miejsce na 2 gołębie. Jak nawet ich mamy tutaj więcej niż zakłada plan, bo jest ich tutaj 16 tylko, to możemy mieć ich więcej, możliwość pola manewru do tego, żeby wybrać te najlepsze później po spierzeniu i tak dalej, bo jak przekładamy, teraz przełożyliśmy gołębie, nie są jeszcze w 100% spierzone te gołębie, młode,
więc to jest, myślę, dużo. Więc ten okres, kiedy one nie są spierzone, to jeszcze nie jest dla Ciebie czas na selekcję? Nie, ja uważam, że gołębie można eliminować albo selekcjonować, jak są w zasadzie całkowicie wypierzone. Głównie chodzi mi o pokrywy, pióra w ogonie, a mogą mieć po jednej czy tam po dwie lotki do zrzucenia, to już jest kwestia mało ważna. Ważną rzeczą jest, żeby te gołębie miały na sobie to, co powinny mieć, no bo no nie jest, nie można ocenić czegoś, czego nie ma. Tak jest. Także teraz przejdziemy do zaprezentowania właśnie tego samca. Także, Piotrek, prezentujemy pierwszego gołębia rozpłodowego. Już więcej o tym gołębiu powiesz nam Ty. To jest mój jeden z lepszych lotników, albo z bardzo dobrych lotników, jeden z pięciu braci, które tutaj są na moim gołębniku. To jest gołąb Desmet Matthijs Jansen. Z takiej linii gołębi ten gołąb się wywodzi. Ojcem tego gołębia jest taki gołąb 108. Bomb, żeśmy go nazywali, ten gołąb wylatał u nas 5 pierwszych konkursów. Jak widać, ostatnia lotka do zrzucenia. Pokrywa całkowicie spierzona, bo prawie że, no w 100% 99%, żeby, bo jak będzie gdzieś piórka brakowało, to ktoś może mi coś zarzucić. Ale ten gołąbek jest, mówię, już prawie że spierzony. Myślę, że to duży, nie bój się, myślę, że to duży plus tego, że te gołębie zostały szybko rozdzielone. Na koniec lipca, po ostatnim lęgu. Ile lęgów wychowały? A raczej ile w ogóle? Wiadomo też, że nie wszystkie chowały wszystko. Nie wszystkie chowały wszystko, ale ta para wychowała chyba 7 młodych. 4 lęgi w zasadzie, tak trzeba przyjąć, bo tyle się nam udaje wychować dla nas. I z większości par później, z tych, które oceniamy jako najlepsze, wychowujemy jeszcze 5. lęk, to jest koniec lipca. Na to, żeby można było się podzielić z kimś tam. Gołąbek wylatał super, super konkursy w swoim sezonie, naprawdę. Jeden z kilku braci, bo ja tu ich mam 5 chyba, więc w sumie łącznie. To jest podstawa mojego gołębnika od samego początku, jakby uciec myślami do tyłu, 92 rok, wszystko to te same gołębie. I niewiele tym gołębiom tutaj nowych gołębi dorównało, tyle mogę powiedzieć. Taka szczera prawda. A jakbyśmy to podsumowali, to w sumie 30 lat temu. 22 lata, tyle hodowli jest. 22 lata. 22 lata. 22 lata hodowli. To od 2002. Od 2002 roku. A, nie, a powiedziałeś 92, to aha, ja tak przeliczyłem. A nie, nie, przepraszam, przejęzyczyłem się. Nie, od 2002 roku, bo tak połączyliśmy siły. 20 lat. I dlaczego te nadal potrafią, a wiadomo, ściągamy różne gołębie. Myślisz, że przy sprowadzaniu gołębi znaczenie największe ma co? Przy sprowadzaniu gołębi? Do swoich hodowli. Największe znaczenie ma mieć dużo szczęścia, przede wszystkim, żeby nabyć dobre gołębie. My się nabywamy 95% rodowody, a gołębi 5. I które te 5 są, to my nie wiemy. Kupujemy dużo hodowców, których stać na gołębie i tych mniej zamożnych kupują większe ilości gołębi, przeważnie po kilkanaście sztuk. No to jest, mi się wydaje, taka droga za bardzo kręta i za długa ta droga, bo moim zdaniem lepiej jest pojechać do dobrej hodowli. Przede wszystkim to trzeba się zaprzyjaźnić z tą hodowlą, żeby coś uzyskać dobrego, bo tak jak już tam wspominałem kiedyś, no wydać nie jest problem pieniądze na gołębi, jak się je ma. Ale co z tego? Później wszystkiego. Łączymy, pasujemy, dopasowujemy te gołębia, nic z tego nie wychodzi, bo dobrego gołębia wychować, to powtórzę już chyba trzeci raz, to jest tak jak szóstka w totolotka, asa lotowego, bo o to mi chodzi, bo dobrych gołębi w wielu hodowlach jest dużo, ale tych takich wybitnych gołębi to prawie nie ma, no taki jest fakt. To jest mój jeden z, można powiedzieć, z lepszych gołębi rozpłodowych, sprowadzony 2 lata temu, gołąb hodowli, z hodowli Gino Click. Kapitalny w ręce i po 2 latach mogę powiedzieć, że myślę, kapitalny gołąb rozpłodowy. Bo z 2 różnymi samicami dał genialne gołębie. Oczywiście można powiedzieć też troszkę, za wcześnie jest, żeby powiedzieć, że one będą to, co człowiek tam zamarzy, ale wyciągnięte te gołębie są z 2 różnymi samicami. W tamtym roku było 4, jest 3 jako roczne obleciały i w tym roku młode, przy trudnych warunkach, jakie te gołębie miały, 5-5 i latały bardzo dobrze, więc
z inną samicą. Gołąbek naprawdę fajny. Nieduży. Taki jak lubię. Tak to wygląda. To jest gołąbek półbrat do tego nakrapianego pierwszego, którego mieliśmy tu z rozpłodu. Po tym samym ojcu 108, który wylatał 5 pierwszych konkursów. A matka taka samica od mojego przyjaciela Huba Hermansa 082. Córka prowincjonalnej Asicy, która była dwa razy. Pierwsza i druga była w prowincji Limburg. Dostałem ją kiedyś w prezencie w 2012 roku i to jest, można powiedzieć, ostatni syn samca 108, bo było ich trzy. Jednego nam jastrząb tutaj skasował i jeden z jednego lotu nie powrócił. Znaczy nie powrócił dlatego, bo gdzieś ktoś znalazł obrączkę pod linami wysokiego napięcia na okolicach Nysy, czyli się sam unicestwił, ale to jest linia naszych gołębi, które tutaj na tym gołębniku dała wiele radości, super, super latały i te gołębie są od samego początku, od 2002 roku. Linia tych gołębi, bo to już jest któreś pokolenie, ale tak jak powiedziałem, niewiele gołębi przywiezionych tutaj dorównuje w ogóle jakości tych gołębi. Chodzi o wytrzymałość, bo głównie tutaj w naszym terenie to chodzi o wytrzymałość. Generalnie kamera może nie odda tego w 100%, ale widać, że gołębie już wypierzyły się. Zostały po sobie bardzo, praktycznie w większości po sobie już bardzo ładnie. Dwa piórka, no to jest gołąb lotowy, więc on trochę później był rozdzielony. Dokładnie. Aniżeli te rozpłodowe. No ale gołąb fajny, świeci się. No tak musi, no staramy się, żeby te gołębie utrzymać, tak jak powiedziałem, w zdrowiu. Robimy wszystko, żeby miały dobrze, jak najlepiej. Kąpiele częste, bo to też jest istotną sprawą w okresie pierzenia i... W razie jak braknie prądu, to będą gołębie świecić. Ja nie wiem. tego na to pytanie nie odpowiem, nie? Bardziej na matkę ten gołąb poszedł, bo jest, można powiedzieć, mniej taki, krótszy ten gołąbek jest. Ale mimo wszystko, wygląda fajnie, dobrze latał, więc jest nadzieja, że trzylatek poprawi jeszcze swoje walory lotowe. Czy tak będzie, pokaże czas. No. Te gołębie się tutaj, mówię któryś raz, te gołębie się tutaj sprawdziły, bo od 2002 roku są, można powiedzieć, tak jak prymem wiodącym na tego. Mamy dwie linie bazowe i to jest jedna z linii bazowych. Oczywiście wszystkie nie mogą być dobre, ale pośród nich są, które naprawdę fajnie latają. I samce, i samice. Na obecną chwilę jest to jeszcze roczny gołąb, ale niebawem będzie dwulatek. Fajnie latał, 7 konkursów na 8 razy, na 8 wkładaj ma 7 konkursów. Gołąbek z naszej starej linii bazowej, nie ciemny tym razem, ale niebieski, z domieszką krwi gołębi André de Ketelare. To jest André de Ketelare i Huba Hermansa, bo i Blue Magic w tym gołębie tutaj jest. Gołębie, które tak samo się fajnie tutaj sprawdziły, pokazują. To, co jest słabe, to jest szybki odsiew. Nawet, mówię, nawet ten lot, w którym zginęło tam wtedy 11 roczniaków, coś tam z tego doleciało, ale te najmocniejsze gołębie, wszystkie są z domu i myślę, że ten gołąb, jak to u nas tu mówią niektórzy hodowcy, będzie dobrze zamiatał. A jak będzie, no to pokaże czas. Skrzydło fajne, miękkie upierzenie, dużo tego pierza i gołąbek taki, jak lubisz, średniej jakości, średniej wielkości, bo to mam na myśli. I świetne oko. Także Piotrek, generalnie odnośnie gołębi lotowych w sezonie dorosłym, gdybyś mógł jeszcze parę słów powiedzieć, czy jakieś nowe gołębie zaczęły się wybijać? Powiem tak, ciężko, żeby były nowe, bo generalnie są nowe skrzyżowane już z moimi gołębiami, z naszymi gołębiami. Gołębie, które się tu zaklimatyzowały, bo myślę, że to ma też duże znaczenie. I te gołębie, które przywożę, to staram się od razu wkomponować w swoje gołębie do krzyżówki, bo tak jak kiedyś powiedziałem, ja nie wychowujemy gołębi z imbredów, z takich innych rzeczy, uważam, imbredy to... Zdania mogą być podzielone. To jest wyłącznie moje zdanie. Imbredy generalnie na dłuższą metę osłabiają w ogóle całą genetykę. Takie jest moje zdanie. I to nie jest wymyślone przeze mnie, tylko to jest, podpieram słowa, które kiedyś usłyszałem tam w Belgii czy w Holandii.
Czy to ma faktycznie podłoże, czy nie, tego dokładnie nie wiem. Tylko powielam to, co ktoś tam po prostu mówił, ale myślę, że to ma duże znaczenie też. Bo ja, mówiąc o swojej hodowli, to my tutaj, krzyżując te gołębie, przywożąc tutaj, mamy dwa szczepy jakby gołębi, dwie linie gołębi tych, którymi lotujemy na krótkim i średnim dystansie. Nie wliczając to gołębi oczywiście dalekodystansowych, ale jeszcze jedną rzecz powiem fajną też do tego ostatniego punktu. To krzyżujemy wszystkie te gołębie i to jest, wkładamy we wszystkie swoje gołębie, bo mamy tam różne generacje tych gołębi i dajemy 2 lata szansę. Jak uważamy, że gołąb jest fajny, ten, który przywieziony, to staramy się nawet przeparować 2 razy w roku z innymi gołębiami, tak żeby po 4 uzyskać. To taka moja miała być tajemnica, ale wyszła na jaw. A druga rzecz, która dzisiaj tutaj był kolega u mnie i ci koledzy, którzy kiedyś tu byli, to mówią tak, że te gołębie nasze się zmieniły. A ja się pytam, pod jakim kątem, bo mają... Kiedyś miały niektóre krótszą kość mostkową, średnią i tak dalej, a w tej chwili wszystko w zasadzie w 90% jest długa kość mostkowa. Ja mówię, bo do tego staram się te gołębie doprowadzić, żeby te gołębie, jak się uda stworzyć taki szczep gołębi, żeby latały, ale rund, no bo to o to chodzi. I to nie, ja wiem, że to jest ciężka praca, trochę dużo szczęścia i no, do tego też potrzebne są gołębie, które przekażą te rzeczy, ale na przełomie iluś tam lat mogę powiedzieć, że kiedyś tam nie zwracaliśmy bardzo uwagi na kość mostkową, na długość kości mostkowej, a klimat się tu zmienił, coraz większe, coraz mocniejsze wiatry, coraz bardziej spycha te gołębie i te gołębie, które mają tutaj dłuższą kość mostkową, mocniejszy mięsień na całej obwodzie tej kości, te gołębie znacznie lepiej sobie tutaj radzą. Ja tak po prostu uważam, widząc nawet w tym roku porocznych, bo dwie samice głównie wybijające się, czego bym nie powiedział nigdy, że tak będzie, chociaż super w rękach są te gołębice, ale było miłym zaskoczeniem, bo ja tam nie sprawdzam co lot, czy mają konkurs i to konkursy naprawdę, które sprawiły dużo radości. Mam samicę w tym sezonie też taką, która w tamtym sezonie była 5 razy pierwsza w domu i na 6 locie znikła. Nie, jako dwulatka. Jaka dwulatka. Ona była ta samica najlepszym gołębiem na lotach gołębi młodych w oddziele. Szampionem była i zginęła w tamtym sezonie jako dwulatka. Jako roczna miała 7 razy wkładana, 7 konkursów i 3 razy pierwsza w domu była. W tamtym sezonie była 5 razy pierwsza w domu i miała i chyba 2. konkurs, już nie pamiętam, dużo szpicowych konkursów, a w tym sezonie była 4 razy pierwsza w domu, nie zdobyła żadnego pierwszego konkursu, ale samą szpicę latała. Była i 2. tak samo na oddział i 11 konkursów uzyskała i tak się właśnie w tej chwili zastanawiamy, co z nią zrobić, bo ona jest na obecną chwilę 3-latka, w przyszłym roku będzie 4-letnia samica. Nie. Zawędruję chyba do gołębnika rozpłodowego, bo ja uważam, że lepiej chować krowę i wypuszczać cielęta, jak się pozbyć krowy i zostać bez cieląt. Tak. A 3-latka, no teoretycznie... Ja myślę, na pewno szybsza chyba już nie będzie. Nie, ale są zmienniczki, które się fajnie pokazały jako 2-latki, więc myślę, że nie ma powodu do tego, żeby ale się martwić. Ale zacząłeś, że 2-roczne samice się wybijały, to też są zmienniczki roczne. No i myślę, że pośród tych młodych też drzemią już fajne gołębie, bo to widać, a resztę pokaże czas, bo to nie wolno nic do przodu za bardzo się wychylać, bo szybko można mieć nos utarty. No niestety, no, tak jest w hodowli gołębi pocztowych. Lepiej pokora, a nie wszystkich uczy pokory. No. To jest, a ja jestem, mówię... No. Wiadomo, jak to jest wśród tego sportu, wśród gołębi. W sensie, że czasem już naprawdę myślimy, że po udanym locie jest wszystko ok, opanowaliśmy, jak to nie robić. Ma, nie, taki mocny się jeszcze nie urodził i nie urodzi, bo nasze hobby jest nieprzewidywalne. No, nie wiemy czasami dlaczego. Z różnych powodów gołębie, które kapitalnie latają, nagle ich nie ma. Wiadomo, różne warunki po drodze i chodzi o pogodę i drapieżniki, wszystko się może zdarzyć, a ja zawsze podpieram tezę zachodnich hodowców, że szybkiego gołębia można szybko stracić. Dokładnie. I to się sprawdza. Nie? Takie przypadki, gdzie gołąb, załóżmy, usiadł 2 razy szpicowo, a później ciężko było, żeby ten 3. konkurs do kategorii dorobił, są... Ja tutaj mam w tym roku takie przykłady, że 3 razy pod rząd siada, 4 razy nawet. Niektóre się pokazywały i nagle jakby w niego, ja to mówię, piorun strzelił. Przychodził ten gołąb, ale po konkursie
wszystko zdrowy, nic mu nie dolega, odchody tak, no nie wiadomo, bo nie siedzimy w jego wnętrzu, ale optycznie wyglądał ten gołąb zdrowo i powinno wszystko się układać, ale to nie układa się dlatego, bo gołębie nie przychodzą z kierunku, gołębie przychodzą z różnych kierunków, przychodzą z południa, z północy, wszystko to jest określone, wiadomo, kierunkiem wiatrów, systemem lotowania i tak dalej, bo jak mamy loty rejonowe, to masa gołębi idzie południem i siłą rzeczy nasze gołębie, większość tych gołębi jest zabrana i musi wracać z południa, to nie jest tak, że za każdym razem ten sam gołąb się oddzieli i leci swoim torem lotu. Miałem nawet w swojej hodowli taki przypadek, gdzie gołębie wracały zupełnie od tyłu i tak robiły czołowe konkursy, albo pierwsze. Miał swój tor lotu i przez ileś lat, bo taka sytuacja była. Ale to się rzadko zdarza, ale tak jak też zaznaczyłem, że dobrego gołębia, czyli asa lotowego, to jest bardzo wielką sztuką wychować. Jak wychowamy, to powinniśmy być... A jeszcze fajnie jest, jak ten gołąb przekazuje i wychowuje mniej więcej, albo daje takie pokolenie, z którego jesteśmy tak samo zadowoleni jak z niego. Któremu dorównuje. No to jest... Ale to już chyba musi być naprawdę to wyjątkowy jest... Gdyby tak było prawie w każdej hodowli, to sami mistrzowie byli, a to tak się nie da. Dokładnie. Zawsze jest wicemistrz. A mistrz jest jeden. Mistrz jest jeden, no. Piotrek, ostatni temat na dziś, temat aukcji z twojej hodowli. Będą dostępne dwie aukcje. Będą dostępne dwie aukcje, na które przeznaczymy gołąbki z gołębnika rozpłodowego po swoich najlepszych gołębiach, jakie tutaj posiadamy. Zawsze tak staram się Radka w ten sposób obdarzyć, żeby to było tak, jak ma być. Zresztą ja mówię, no wychodzę z założenia, że jeżeli mamy komuś oddać coś, to oddajemy z najlepszej, z najwyższej półki. W rękach musi ten gołąb pasować i do głowy oczywiście mu nie wejdziemy, ale jak jest dobry gołąb, tak jak kiedyś się nauczyłem, to z dobrego zawsze gdzieś coś dobrego musi wyjść i tak to staramy się robić. Gołębie będą, tak jak Radek powiedział, w dwóch aukcjach, jedna za niedługo i druga gdzieś tam może pod koniec listopada albo na początku grudnia, nie wiem, kiedy tam będzie miał, kiedy znajdzie wolne miejsce. Dokładnie i ja zaznaczę tylko, że do każdego gołębia będzie krótka prezentacja, jak on wygląda i tak dalej. Dokładnie. Piotrek mniej więcej przedstawi, co to za gołąb, pokaże go. No i oczywiście wtedy będzie można sobie obejrzeć, rodowody będą dostępne, więc wszystko z nich będzie można... I gołębia, i rodziców możemy dostarczyć, jak będą zdjęcia, możemy i zdjęcia rodziców. To też jest, myślę, ważna rzecz dla wielu, ważną sprawą dla wielu hodowców, bo wielu chce widzieć. No to nie ma problemu, tu nie ma nic do ukrycia, wszystkimi kartami gramy na stole. Tak jest, także na tym dzisiejszy materiał sobie kończymy. Wszystkim hodowcom życzymy dobry lot, a tobie Piotrek... Teraz przede wszystkim dużo spokoju, bo pewnie już masz dużo przemyśleń na następny sezon. To ja każdy jeden z nas. Miło było, dziękuję ślicznie, pozdrawiam i życzę wszystkim dobrego.